Witam serdecznie, drogich państwa. Jaka będzie cena WIG20? Jaka będzie wartość WIG20? Co się dzieje z WIG20? Ile będą kosztowały akcje na WIG20? Czyli ile będą kosztowały akcje 20 najwyżej notowanych spółek na warszawskiej giełdzie, czyli GPW, Giełdzie Papierów Wartościowych. Jak widzimy, cena WIG20 bardzo mocno rośnie. Jak widzimy, jak zaraz zobaczymy, co pokaże, cena WIG20 bardzo mocno rośnie, mimo to, że wielu ludzi zaczęło opuszczać ręce po tym spadku. Jednak, tak jak mówiłem, po wielkich wzrostach zazwyczaj są chwilowe spadki i następnie znowu przychodzą wzrosty. Tym bardziej w takim kraju jak Polska, w którym teraz wiemy, w ciągu ostatnich kilku dni dowiadujemy się, że pieniądze w Polsce będą dalej mocno drukowane, mocno rozdawane, a jeżeli rozdajemy, drukujemy pieniądze, to też generalnie do pewnego momentu akcje giełdowe, czyli firmy wyrażone w takiej walucie jak złotówka, też muszą rosnąć, bo im więcej pieniędzy na rynku, tym więcej będziemy chcieli pieniędzy za swoją firmę i za swoją akcję. Tak jak ze złotem, im więcej drukowanego pieniądza, im więcej banknotów, tym chcemy więcej pieniędzy za swoje złoto czy srebro. I tak samo się ma, szanowni państwo, to do firm produkujących pieniądze, które tworzą pieniądze. Oczywiście teoretycznie to też się tak ma do krajów, z których jest wystarczająco ludzi, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, to do nieruchomości też to tak wygląda, bo teraz ceny nieruchomości, wielki spadek troszeczkę zostanie zatrzymany, czy też cofnięty leciutko, bo będą pompowane pieniądze. Ale o tym, szanowni państwo, zaraz, zanim przejdę dalej, zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, polubienia, kliknięcia łapki w górę. Państwu zabierze to dosłownie chwileczkę, a mi naprawdę pomoże. Zatem, szanowni państwo, przechodzę dalej. WIG20, proszę zobaczyć, tutaj mamy na hotpoland.pl wykresy waluty giełda, mamy wykresy, wykres mobilny i mamy tutaj WIG20, jak widzimy, dolar amerykański umocnił się. Dolar amerykański w czwartek jeszcze kosztował 4,19, ale po decyzji właśnie, że pojawi się na rynku więcej pieniądza w postaci tych wielkich miliardów, które rząd będzie przeznaczał w kierunku banków i deweloperów, no to tego pieniądza będzie więcej, więc sztucznie będzie kreowany pieniądz. Tak więc no, inny pieniądz będzie coraz droższy w stosunku do złotówki, chyba że też będą go masowo drukować. Jak wiemy, w danym momencie, szanowni państwo, korona czeska wróciła do poziomu z 2000, to jest bardzo ważne w stosunku do WIG20, to jest bardzo ważne do WIG20, proszę zobaczyć, my jesteśmy tutaj w punkcie, to jest bardzo ważne, zanim przejdę do WIG20, to jest bardzo, bardzo ważne, co teraz powiem, jeżeli chodzi o wartość WIG20, szanowni państwo. Tu mamy dolara amerykańskiego i polskiego złotego. Widzimy, że dolar amerykański, wiadomo, że we wrześniu był po 5 zł, następnie spadł, bo mamy bardzo wysokie oprocentowanie przez bardzo długo. W czwartek kosztował jeszcze 4,19, no ale przyszła decyzja rządu, że będą wpompowywane pieniądze w kierunku rynku nieruchomości w kraju, w którym tych nieruchomości trochę jest z dnia na dzień coraz więcej, ze względu na to, że po prostu Polska się wyludnia, tak jak się wyludnia i Hiszpania pod kątem Hiszpanów, prawda, bo do Hiszpanii jeszcze przyjeżdżają, dużo ludzi przyjeżdża, ale też wyjeżdża. Ale generalnie tak samo Hiszpania się od 3 lat wyludnia, chyba Włochy od 3 lat masowo się wyludniają. No i Polska się teraz też wyludnia ze względu na to, że po prostu nie rodzą się dzieci, prawda? Bo dzieci się rodziło wcześniej. 800 tysięcy, 700 tysięcy w Polsce, prawie najwięcej w historii, tym bardziej najwięcej w historii Polski się rodziło dzieci 70, 80, 60 i 50 lat temu. A teraz tych dzieci się bardzo mało rodzi, zresztą najwięcej się rodziło w Polsce dzieci prawie ze wszystkich krajów per capita, czyli na osobę, te 80, 70, 60, 50 lat temu, a tych dzieci teraz się rodzi po prostu 300 tysięcy, a nie 800 tysięcy, zaraz będzie 290 tysięcy, a nie 700 tysięcy, więc niestety Polska się pod tym kątem wyludnia i tego w ten sposób nie zatrzymamy. No i te ceny nieruchomości powinny drastycznie spadać, powinny spaść, będą spadały, ale troszeczkę będziemy zatrzymywać ten ruch, tym, że
Rząd stwierdził, że będzie pompował w banków i w deweloperów dziesiątki miliardów złotych przez następne lata. Tam będzie bankom dawał odsetki, prawda? Banki sobie tam będą miały, tam bankierzy będą sobie zarabiali, prawda? Deweloperom też będą dawać, deweloperzy sobie będą zarabiali, będą tam sobie, wiecie, jeździć na wakacje, prawda? Pić tam francuskie wino na Lazurowym Wybrzeżu. Oni będą szczęśliwi. Ale my będziemy mieli inną kwestię tego, taką, że po prostu polska złotówka będzie się osłabiać, tak jak się przed chwilą osłabiła. I teraz to jest bardzo ważne, szanowni państwo, bo my myślimy, że polska złotówka się umocniła, co jest prawdą, że się umocniła z 5 na 4,21. Tylko że widzimy, tutaj jest taka linia i teraz to ma wielkie znaczenie w stosunku do WIG-u 20. I tutaj mamy rok 2014 i szanowni państwo, właśnie w ten rok 2014 to kółeczko, które narysowałem tutaj, zaznaczę krzyżykiem też, tak? W danym momencie korona czeska wróciła do tego poziomu w stosunku do dolara amerykańskiego. Rozumiemy to? Czyli złotówka jest tak osłabiona, że nawet nie jest w stanie wrócić do tego poziomu, do którego są w stanie wrócić Czesi, prawda? Bo polska złotówka także do korony czeskiej się osłabia i wielu, wielu, wielu innych walut. To tak nie jest, że polski złoty się umacnia do dolara troszeczkę wizualnie, ale że też się umacnia do innych walut. To jest nieprawda. Przepraszam, wezmę łyka kawy. I to ma wielką konsekwencję, że tego tyle pieniądza jest, że pieniądz jest mało warty, polski pieniądz jest mało warty. I teraz przejdziemy, szanowni państwo, do WIG-u 20, ale zanim przejdziemy do WIG-u 20, na potwierdzenie państwu pokażę to, co jest z koroną czeską. Widzimy, korona czeska, to jest bardzo ważne, naprawdę. Widzimy, tutaj jest rok 2014, prawda, 2014, no i korona czeska mniej więcej się umocniła do tego poziomu, przed chwilą była tu, prawda. No ona tak mniej więcej jest 20 z roku 2014, z roku 2015, czyli w tym okresie, gdy korona czeska 8 lat temu kosztowała te 21 czy tam 20 koron za dolara, to polska złotówka za dolara to było 3 złote. Nie? Czyli polska złotówka powinna kosztować 3 złote, gdyby się zachowywała tak jak korona czeska, ale się nie zachowywuje. I zapewniam państwa, że tutaj nie chodzi o żadnego Putina, tylko po prostu o politykę fiskalno-gospodarczą. To, co się dzieje w Polsce, ale to i tak ma duży związek z ceną WIG-u 20. Jeżeli państwo oglądają, jeżeli mnie oglądacie w sprawie WIG-u 20, to ja powtarzam jak mantrę, że WIG 20 może kosztować nawet 300% więcej od tego swojego dołku wcześniej, prawda? Od tego dołku wcześniej. Tutaj ludzie zaczęli mieć problem. Tak jak powtarzam, proszę zobaczyć, tak jak powtarzam, o, może tygodnie weźmiemy. O, tygodnie. O, mamy tygodnie. Tutaj mamy WIG 20, czyli 20 największych spółek notowanych na polskiej giełdzie. I, szanowni państwo, tak jak tłumaczyłem, że WIG 20 właściwie... Byśmy się w ogóle nie obrazili, gdyby WIG 20 dzisiaj kosztował 2600, tak? To by była nawet normalka. Mógłby kosztować WIG 20 aż tyle tych pieniędzy, tylko że no te pieniądze nie idą w giełdę, tylko idą bezsensownie, wiecie, w nieruchomości, nie idą w biznes, co jest bzdurą, pieniądze się robi z biznesu, a nie z nieruchomości przecenionych, tak? Pieniądze powinny iść w biznes, tam gdzie jest praca, tak? Pieniądze powinny iść w wysokopłatne miejsca pracy, prawda? Infrastrukturę, która sprawi, że będzie coraz taniej, na przykład jeździć, dojeżdżać, wysyłać towar, wiecie, w lotniska, gdzie będziemy mogli ten towar przewozić, cargo i tak dalej, tak? Tylko że, no i tutaj, dlatego ja ciągle powtarzam, że WIG 20 dzisiaj już by mógł bez żadnego problemu kosztować 2600, zresztą to jest taki support WIG-u 20 od, wiecie, no, od prawie 20 lat. Od 15 lat, prawda, tutaj widzimy. Tu jest, tu WIG 20 sobie tak oscyluje, on sobie tak oscyluje. Idzie do góry, spada, idzie do góry, spada, idzie do góry, spada, idzie do góry, spada, idzie do góry, tak? I tak jak powiedziałem, że on sobie może iść do góry, to ciągle powtarzam, że gdy już mocno pójdzie do góry, on sobie tak troszeczkę spadł. I ludzie zaraz, o, mówili, że WIG 20 będzie szedł do góry. Szanowni państwo, WIG 20 będzie szedł do góry tak długo, jak będą drukowali pieniądze i się polska złotówka nie zawali i polska gospodarka. WIG 20 będzie szedł do góry,
Szanowni Państwo, tak długo, jak dużo będzie drukowanych pieniędzy, odpowiednio do drukowanych tych pieniędzy. I tak długo, Szanowni Państwo, jak ktoś tego WIG-20 po prostu nie zniszczy. No i tyle. WIG-20, on sobie może iść tak, będzie sobie szedł do góry i będzie sobie spadał i będzie szedł do góry, ale to jest bardzo dobre, bo dla inwestorów, bo inwestorzy kupują tu, tak? Bo inwestor kupuje, Szanowni Państwo, na dole, idzie do góry i sprzedaje u góry, prawda? Kupuje na dole, sprzedaje u góry, kupuje na dole, sprzedaje u góry, kupuje na dole i sprzedaje u góry, kupuje na dole i sprzedaje u góry. Tak to, Szanowni Państwo, robią inwestorzy, no i spadek dobry jest dla inwestora. No, nie dla tego, który przed chwilą kupił i spadło, wiecie, 15% i zaraz się zdenerwuje i sprzeda z powrotem, tak? Przecież jeżeli ktoś ma dom i kupuje dom za 1 000 000 złotych i cena tego domu na chwilę spadnie o 200 tysięcy, no to zaraz nie biegnie i go nie sprzedaje za 800 tysięcy, tak? Przeczeka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co innego, jeżeli dom ci spadnie o połowę, a ty raty kredytu ci wzrosną i nie masz jak płacić, to jest już druga sprawa. Przepraszam, wespełyka kawy. To jest już druga sprawa, prawda? No ale o co chodzi? Dlaczego ja ciągle tłumaczę, że WIG-20 bez żadnego problemu mógłby kosztować już dzisiaj, po pierwsze, 2600, czyli już dzisiaj naprawdę mógłby kosztować bez żadnego problemu, bo to jest support WIG-20, po pierwsze, ale to też nie oznacza, że to by musiały być spółki tylko z WIG-20, bo mogą zaraz wbić do WIG-20 jakieś inne spółki, prawda? Więc warto zawsze jeszcze inwestować w te trzy dodatkowe spółki spoza WIG-20, które pretendują do WIG-20. I przypatrywać się tym najmniejszym spółkom, czyli nie spadając WIG-20, tak? Więc, ale o co chodzi? No, tutaj, no, to, że WIG-20 będzie kosztował 2600, no to jest to przecież normalne, że no, musi kosztować 2600, prawda? No jak WIG-20 nie ma kosztować 2600? Jeżeli, Szanowni Państwo, WIG-20 2600 to kosztował w 10, 13, 17, 21, prawda? Wtedy pieniądza polskiego złotego na świecie było, wiecie, 2 czy 3 razy mniej, tak? 2 razy mniej czy 3 razy mniej, tak? Dojście WIG-u do 2600 to nie jest pytanie, czy WIG-20 dojdzie do 2600, a kiedy WIG-20 dojdzie do 2600? Kiedy? Kiedy się coś wbije do WIG-u? Kiedy? Nie czy, tylko kiedy? To jest po prostu WIG-20, to jest maszynka do zarabiania pieniędzy i WIG-20 się tak samo zachowuje, czy rządzi PiS, czy rządzi PO. Prawda? Tylko, że o to chodzi, że ten WIG-20 powinien właśnie kosztować jeszcze więcej, ze względu na to, że no, jest rozdawane bardzo dużo pieniędzy, więc wartość tych spółek powinna rosnąć generalnie znacznie, ale no, nie rośnie z jakichś takich powodów, no, politycznych, Szanowni Państwo, bo na przykład jeżeli widzimy, że Orlen ma zyski 20 miliardów i się tym chwali i ludzie na to patrzą, sobie myślą, no jak Orlen ma zyski 20 miliardów, a my płacimy tyle i tyle za benzynę, tyle za tam gaz, to dlaczego ten Orlen na nas zrobił 20 miliardów, jak to spółka Skarbu Państwa, która powinna przecież dla nas, dla narodu, tak? No ale to tak właśnie jest, oni tak robią, ci ludzie tego nie zostawią i tutaj pomijając kwestie polityczne, czy nam się to podoba, czy nie, o to chodzi, że wiecie, no, to czy Orlen robi tak Polaków, czy nie robi, jak może, to jest jedna kwestia i czy to jest dobre i etyczne i czy w ogóle ma prawo coś takiego robić, czy po prostu Orlen powinien zostać, wiecie, sprywatyzowany po prostu, bo no, takie rzeczy ludziom wciska, bo ludzie widzą, 20 miliardów Orlen zrobił na ludziach, no ma gigantyczne zyski, tak, to gdzie te pieniądze trafią, jest pytanie, tak, i o to chodzi, że Orlen robi gruby hajs, czyli no, fajnie inwestować w taką spółkę, która robi dużo pieniędzy, prawda, i te spółki Skarbu Państwa, bo na WIG-u 20 znaczna spółek to są spółki Skarbu Państwa, albo też są to też chyba bodajże kilka jest chyba francuskich, Francuzi mają dużo pieniędzy, a i Francuzi też chcą o to dbać, żeby ten WIG-20 tam szedł, bo, prawda? Tak więc trzeba zrozumieć, że 2600 za WIG-20 to jest śmieszne, że to jeszcze nie dotarło. I to przez kwestie polityczne, przez straszenie ludzi, tutaj wojskiem, prawda, przez, no właśnie,
Bo teraz pójdą na przykład miliardy i te miliardy, szanowni państwo, gdzie pójdą? No te miliardy zostaną wypompowane z Polski, tak? Przecież te miliardy, które idą w ten rynek, w te banki zagraniczne i w tych zagranicznych deweloperów, no to zostaną wypompowane. Te pieniądze powinny pójść, szanowni państwo, w polski biznes i te pieniądze by nie zostały wypompowane, tak? Poprzez zniżenie podatków, poprzez usprawnienie, poprzez infrastrukturę, żeby firmy miały tanie firmy zakładać, mogły, prawda, i tak dalej, żeby to łatwiej było. No i to sobie, wiecie, polska gospodarka rosła, tak? A wiecie, w danym momencie mamy taki czas, że będą wciskać te pieniądze w coś, co i tak jest over, bo rynek nieruchomości jest over, prawda? Rynek nieruchomości w Polsce jest over. Tam można mieć nieruchomości, można coś sobie tam mieć, coś tam sobie kupić i tak dalej, ale to jest over, bo po prostu Polska nie była w depopulacji, szanowni państwo, nie wiem, tam 5 lat temu, 6 czy 7. Polska wtedy była w takiej depopulacji, że ludzie wyjeżdżali, ale ci ludzie przyjeżdżali. Ci ludzie wyjeżdżali, włączając mnie, wiecie, gdzieś tam pracując i robiąc zakupy w Polsce, kupowali w polskich sklepach za granicą i tak dalej, polskie produkty. A teraz dochodzi do takiej depopulacji, że tych ludzi już nie będzie. Nie jest tak, że gdy ja mówię o depopulacji Polski, to że z Polski ktoś wyjeżdża. Nie, po prostu Polska się pomniejsza, bo nie rodzą się dzieci. W danym momencie o 200 tysięcy mniej więcej w skali roku, szanowni państwo, tak? Więc rynek nieruchomości jest over, bo tych nieruchomości po prostu będzie coraz więcej, bo coraz mniej jest ludzi. Ale jeżeli będzie przyjeżdżało do Polski bardzo dużo ludzi, na przykład do nisko opłacanych prac, no to też to wcale nas nie zbawi, no bo nie będą przyjeżdżały pielęgniarki, lekarze i tak dalej, więc to wcale nie będzie miało dobrego odzwierciedlenia dla polskiej gospodarki, prawda? Bo wtedy będą coraz gorsze serwisy publiczne, a w Polsce nie ma innego wyjścia, aniżeli serwisy publiczne w wielu kwestiach i musisz z nich korzystać. Nawet jakbyś chciał korzystać prywatnie, to nie masz możliwości. I to będzie coraz gorsze. I dlatego ludzie będą też wyjeżdżać, tak? Więc oni inwestują w coś, co nie ma sensu, tak? Będzie sztucznie, jak za komuny, sztucznie pompowany sektor, który jest upadającym sektorem, prawda? Ludzie zawsze będą sobie kupować domy, nieruchomości, jakieś tam budować, tu remontować, tak? No ale to już jest, w ogóle wzrost tego to jest obłęd, tak? To jest totalny obłęd. I szanowni państwo, i to ma związek z WIG20, no bo te pieniądze gdzieś będą musiały się pojawić, wiecie, ludzie mądrzy, ludzie, którzy mają pieniądze, oni dobrze widzą, co się dzieje, tak? Wiecie, oni dobrze widzą, co się dzieje, że w Niemczech nieruchomości są tańsze, no to już ludzie tak nie będą chcieli w nieruchomości, widzicie, tych nieruchomości nie da się sprzedać obecnie i rząd, żeby deweloper mógł sobie zarobić i bank, będzie bankowi dawał 300 tysięcy złotych i deweloperowi, nie? Zagranicznemu i bankowi, tak? Bo nikt nie chce od nich kupić. No to stwierdzili, że te pieniądze zostaną sprzeniewierzone w ten sposób, prawda? No sprzeniewierzenie, prawda? Ja nie mam problemu z bankami i deweloperami, ale mam problem z dawaniem im naszych pieniędzy, które mogłyby uratować Polskę, a nie uratują, prawda? Ale to ma wielkie odzwierciedlenie w WIG20, że ludzie będą widzieli, no, że Szanowni Państwo, jeżeli w Polsce dawano by kredyty na to, żebyś mógł inwestować na giełdzie, no to co by się działo z giełdą? Giełda by zaczęła rosnąć cenowo, wartościowo i tak dalej, ale ona by była przewartościowana, przeinwestowana, nie byłoby z tego takich zysków i by to rypnęło i tak samo z nieruchomościami, tak? Więc w miarę drukowania tych pieniędzy się nie zaczyna i nie kończy oczywiście tylko na tych pompowaniu pieniędzy w te nieruchomości, których nie da się sprzedać, a będzie więcej pompowania tych pieniędzy, tak? Bo prawdopodobnie PiS wygra wybory, znaczy wygra. PiS wystarczająco będzie miał tyle głosów, szanowni państwo, że będzie mógł zrobić rząd. A jeżeli zrobi rząd z Konfederacją, tak? No to będzie to samo, bo co? Bo ja nie wiem, co, kto? Mateusz się będzie słuchał Mencena, czy Mencen Mateusza, no? Ja nie rozumiem, co się Mateusz Mencena będzie słuchał, czy Mencen Mateusza. Więc to będzie dalej drukowanie, rozdawanie, niszczenie małych i średnich przedsiębiorców, prawda? I będzie coraz więcej tego pieniądza, a w kraju, który się depopuluje, prawda? No nie opłaca się w nieruchomości inwestować, tylko ewentualnie lepiej trzymać to w biznesie, prawda?
A nie można, bo przecież nie można wszystkiego wrąbać na przykład w złoto albo w srebro. W biznes się wrzuca, tak? Ale ludzie, którzy nie mają biznesu, no nie mają jak wrzucać w biznes, tak? Więc wtedy myślą, no tak, kupię akcję, no to będę miał biznes. No to też jest pewnego rodzaju biznes, bo jak kupujesz akcję, to jesteś właścicielem kawałka takiej firmy, prawda? Lepiej oczywiście mieć swój biznes i wrzucać w swój biznes pieniądze, bo budujesz swój biznes, bo potem ten biznes na przykład możesz sprzedać za 20 lat, bo ludzie na przykład, jeżeli chodzi o nieruchomości, to bardzo źle rozumieją w ogóle rynek nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, o czym ja ciągle tłumaczę. To nie jest tak, że musisz, że zaczynasz inwestować w nieruchomości jako pracownik. O to chodzi, że do inwestowania w nieruchomości trzeba mieć dopływ gotówki. Jak się ma duży dopływ gotówki, to jest jedna sprawa, ale chodzi o to, że najlepiej to mieć biznes, jakoś biznes. Masz fundusze z biznesu, nadwyżkę, zyski, czego nie możesz zainwestować w biznes, na przykład inwestujesz w te nieruchomości. Nawet w kraju, który się trochę depopuluje, tylko żeby do przetrzymania tych nieruchomości, tak żeby coś tam z tego było, że jak papierek stanie się papierkiem i tak dalej. Ale nie można robić tego na wielką skalę w takim kraju jak Polska obecnie. Wiecie, od 2015, 16, 17 było inaczej, ale teraz jest inaczej, prawda? Teraz jest inaczej, jest to, chyba że się totalna perspektywa Polski zmieni. Ale perspektywa Polski się nie zmienia. Perspektywa Polski się nie zmienia, a perspektywa Polski się pogarsza, ze względu na to, że perspektywa Polski jest taka, że Czesi już zbijają swoją inflację bardzo mocno, dwa razy szybciej niż my. A korona czeska została magicznie umocniona, tylko że korona czeska się tak magicznie nie osłabiła jak polska złotówka. A polska złotówka nie osłabiła się tylko Putinem. Polska złotówka się osłabiła oligarchizacją państwa polskiego na styl ukraiński, prawda? I to właśnie widzimy ze zbożem, że tutaj była próba oligarchizacji polskiego rolnictwa, tak? Przecież to była normalnie próba, znaczy jest dalej i ona będzie dalej postępować, bo tam oligarchowie na Ukrainie się przecież Ukraińcami nie interesują. No to nasi nowi oligarchowie, nas ukraińskich, którzy sobie myślą, że chcieli tutaj zmonopolizować zboże polskie, zniszczyć rolników, wcisnąć nam truciznę w mące, to powinny być za to ciężkie więzienia, szanowni państwo. Tutaj powinny w ogóle za to, co się stało ze zbożem, że ludziom na stoły, polskie stoły, szanowni państwo, przeznaczono trujące zboże na chleb? Ludziom, którzy własnymi rękoma pieką chleb dla swoich rodzin? Trujące zboże? Przez nowych polskich oligarchów w porozumieniu z oligarchami ukraińskimi? Turańszczyzna pełna, szanowni państwo. No ale tak teraz jest. Tak teraz jest i taka była właśnie oligarchizacja, próba oligarchizacji i taka oligarchizacja postępuje w danym momencie od wielu, wielu, wielu lat. Prawda? Grubą kasę na drukowaniu pieniędzy zrobiono w 2020 roku, więc masa pieniędzy jest wydrukowana. Tylko oni sobie te pieniądze zamienili na dolary. Dlatego ta polska złotówka i nie chcą z powrotem zmienić na złotówkę, bo wiedzą, co sami robią, prawda? Na dolary zmienili tak samo teraz i oni zmieniają to szybko na dolary, bo sami wiedzą, co robią z polską złotówką, bo na samym końcu Mateusz Morawiecki kupił sobie przecież chyba obligacje indeksowane, prawda? No to jak indeksowane? Inflacją. No to w jego interesie jest konflikt interesów. Mateusz Morawiecki powinien przestać, jeżeli to jest prawda, że Mateusz Morawiecki, szanowni państwo, z tego, co się nie mylę, jeżeli się mylę, to przepraszam Mateusza Morawieckiego, z wielkim bólem, ale jeżeli to jest prawda, że Mateusz Morawiecki kupił sobie obligacje indeksowane inflacją, no to jest konflikt interesu i taki człowiek powinien przestać być premierem Polski, no bo w jego prywatnym interesie jest to, żeby podwyższać inflację, niszczyć polskiego złotego, bo dzięki temu on dostaje więcej pieniędzy za swoje obligacje. Taki człowiek powinien zostać wyrzucony, powinna być dymisja, bo w jego interesie, w interesie jego rodziny, jego samego jest niszczenie polskiego złotego. W jego interesie. No i on to właśnie czyni, szanowni państwo. Najpierw rozpoczął to Kaczyński, Morawiecki przejął potem pałeczkę i czyni to do dzisiaj. W Czechach korona czeska umocniła się do 2014 roku. Więc te pieniądze muszą gdzieś pójść.
I dlatego muszą pójść, szanowni państwo, no bo nie ma wyjścia, muszą pójść w WIG20 albo w prywatny biznes. A że ludzie nie mają prywatnego biznesu, to nie będą inwestowali w prywatny biznes, tylko będą inwestowali w WIG20 złoto i srebro. Ktoś tam może kupować sobie nieruchomości, bo wiadomo, że lepiej mieć, wiecie, 300 nawet w depopulacyjnej Polsce, 300 nieruchomości niż tam 30 milionów dolarów, bo dolar może jutro upaść. Ale to nie znaczy, że musisz się stawiać przed wyborem, że będziesz mieć 300 nieruchomości zamiast, wiecie, 50 milionów dolarów, bo przecież te 300 nieruchomości lepiej zamiast tych 300 nieruchomości mieć trochę w biznesie, trochę tu zainwestować w jednym kraju, w drugim, trochę tu w złotą walutę, trochę tu, trochę tam, prawda? To nie jest tak, że musisz, tak? Więc ludzie z tego będą uciekać, bo ludzie zachowują się tak, jakby kalkulowali, prawda? I dlatego uważam, że liczone w złotówkach fakt, że WIG20 mógłby już dzisiaj nawet kosztować 3800, szanowni państwo. 3800, tutaj. 3800, ale to nie znaczy, że w dolarach amerykańskich będzie dużo kosztować. Ze względu na to, że złotówka jest permanentnie osłabiana. Osłabiana. Polska złotówka osłabia się mocniej niż na przykład korona czeska i słabiej się umacnia. I już Putin w tym w ogóle nie ma żadnego znaczenia, tylko mają takie ruchy typu zboże, typu jajka, typu setki rzeczy innych, szanowni państwo, typu rozdajemy, oddajemy, niszczymy się dla siebie wszystko, prawda, i tak dalej. Wprowadzamy zamęt, tak, ludzi straszymy, że będziemy ich do armii powoływać. No nikt nie chce iść do armii, ten kto nie chce i koniec, ten kto chce, niech idzie, no. Są ludzie, którzy by chcieli, prawda, i przecież to nie ma nic złego, wręcz pochwalnie, jeżeli ktoś chce służyć w armii, ale jeżeli ktoś nie chce, to nie można go zmuszać, bo po prostu złapie walizki, a ma, jesteśmy w Unii Europejskiej, sobie pojedzie budować Berlin, tam, nie wiem, Dublin, czy tam, nie wiem, Barcelonę, prawda, czy tam Rzym. Szanowni państwo, WIG20 może dzisiaj kosztować i 4000, czyli ponad 100% więcej, ale to bez żadnego problemu. Bez żadnego problemu, tylko że musiałoby zostać zaufanie odkryte do polskiej złotówki, prawda? Znaczy, żeby... Bo to chodzi, im więcej drukujemy, im więcej rozdajemy, tym WIG20 musi rosnąć, no bo tych pieniędzy jest coraz więcej. A jeżeli nie rośnie, no to znaczy, że coś się dziwnego dzieje. Że coś się dziwnego dzieje, że te pieniądze uciekają z tych spółek Skarbu Państwa gdzieś i dlatego one nie rosną. I to się wtedy coś złego dzieje z tymi spółkami Skarbu Państwa. To jest wtedy bardzo, bardzo, bardzo złe. To jest wtedy bardzo, bardzo, bardzo złe, szanowni państwo. Bo w normalnych warunkach to powinno rosnąć. Im więcej pieniędzy, zapowiadam, że już w 2010 roku WIG20 kosztował prawie 3000. Dzisiaj to tylko 1896. A w 2010 roku, szanowni państwo, mieliśmy dwa razy mniej złotówki w obiegu. A teraz będzie tej złotówki jeszcze więcej, więc dzisiaj wynik z 2010 roku, 3000, mógłby wynosić bez żadnego problemu 6000. Bez żadnego problemu 6000, czyli 200% więcej. Ale dodając wzrost, prawda, wartości tych spółek, no to dzisiaj WIG20 mógłby kosztować i szanowni państwo, gdyby licząc inflacją, to dzisiaj WIG20 mógłby kosztować 10 tysięcy. Czyli wycena polskich, jak ludzie się zorientują z tymi nieruchomościami, już tylko będą chyba. Problem, że WIG20 ma swoje ograniczenia, no to i to jest prawda, prawda? Bo te firmy nie chcą się stać dużymi firmami. Taka jest prawda, tak? Bo ludzie mówią, a my nie mamy dużych polskich firm i tak dalej, ale nie mamy dlatego, bo ludzie nie inwestują w te firmy WIG20. Rząd nie musi tworzyć tych wielkich firm. To inwestorzy tworzą firmy. Taki ekonomista jest, wychodzi i mówi tu o to, tam, że tu polskich firm, że komuś, że polskich firm dużych nie ma. Ale polskich firm dużych nie ma, bo w WIG20 nie inwestujemy. Dlatego nie ma. Dlatego nie ma, bo zamiast WIG20, zamiast w polską giełdę inwestujemy w przecenione nieruchomości, które, no wiecie, w rynek bezsensowny. No już, ja na tym ubolewam, że tak jest oczywiście, że ten rynek już taki się stał. Ja na tym ubolewam, że Polska się depopuluje. Jak mam nie ubolewać, szanowni państwo, ale musimy spojrzeć po prostu w lustro i się przyznać przed samymi sobie, przed samymi, stanąć, popatrzeć na siebie i powiedzieć sobie samym, jaka jest prawda? A prawda jest taka, że WIG20 powinien dzisiaj kosztować, szanowni państwo, 7, 8, 9 tysięcy, a nie 2 tysiące. Bez żadnego problemu. Tylko nie rośnie. Dlaczego? Dlaczego? Przecież
Przecież, szanowni państwo, te wszystkie budynki tych firm z WIG-20, one też nabierają na wartości. Wypłaty tych ludzi nabierają na wartości. Zyski tych firm wybierają na wartości. A cena dalej jest śmieszna. Cena dalej jest śmieszna. I trzeba się zastanowić, dlaczego. Ano dlatego, że po prostu tak jest to wypompowywane, tak jest specjalnie robione, żeby po prostu za długo nie urosło. Bo my możemy mieć duże, wielkie spółki, ale wielkie spółki tylko będą dzięki temu, że będą miały finansowanie na przykład z giełdy. Prawda? Stąd się bierze spółka. Będą miały finansowanie i z ekspansji przy tym, ale jeżeli u nas chyba tak jest, że jeżeli się inwestuje w te spółki, one tak się w nie inwestuje i się nie robi tej ekspansji. Dlatego te spółki są małe. Tak, mi się wydaje, tak, ja w tych spółkach nie siedzę, nie jestem w tych zarządach, prawda? Nie wiem, może bym się im przydał, ale mi się wydaje, że nie robią tej ekspansji, dlatego te spółki spadają, bo one na pewnym momencie są przycinane i nie robią ekspansji. Dlatego spadają i idą do góry, ale to jest bardzo dobra sytuacja dla inwestorów, bo oni sobie mogą kupować tanio, sprzedawać drogo, kupować tanio, sprzedawać drogo. Nie, wiedzą, że dojdzie do pewnego punktu i spadnie i znowu mogą sobie kupić, sprzedać. To jest taki, wiecie, taki grajdołek, tak? Idealne do zarabiania pieniędzy oczywiście, tak? Ale tak jak mówię, nikt by się dzisiaj nie obraził, gdyby WIG-20, szanowni państwo, kosztował 8 tysięcy. Życzę miłego dnia. Pozdrawiam. Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube. Pozdrawiam.